Dobry laptop, czy jak wolicie Ultrabook, to taki komputer, który za rozsądne pieniądze oferuje odpowiednio dobrą wydajność, nieźle się prezentuje i można mu zaufać. A na taki właśnie sprzęt wygląda Huawei MateBook D15. Jeśli szukacie niedrogiego, ale przy tym eleganckiego laptopa, to Huawei MateBook D15 przypadnie Wam do gustu. Komputer wygląda naprawdę schludnie i dostojnie, głównie dlatego, że obudowa została wykonana ze stopu aluminium i wykończona na metalowy połysk. Dodatkowo, jak na ekran mierzący 15,6 cala, komputer wydaje się wyjątkowo mały, co też oczywiście przekłada się na jego mobilność. 1,6 kg to niewiele, więc jeśli zabieracie ultrabooka w podróż czy na zajęcia, to prawie nie odczujecie go w bagażu. Tu też za duży plus należy uznać niewielką kostkę do ładowania, którą dodatkowo możecie podładować smartfona. Jest to więc jak najbardziej uniwersalne rozwiązanie. Huawei MateBook D15 sprawia wrażenie komputera droższego niż jest w rzeczywistości. Klawiatura ma bardzo niski skok, przez co przyjemnie się na niej pisze, choć wymaga to chwili przyzwyczajenia. Nie ma jednak niestety podświetlenia i miejcie to na uwadze, rozważając zakup tego modelu. Ma za to sprytnie ukrytą kamerę do wideokonferencji. Wystarczy nacisnąć jeden z klawiszy na obudowie. Wpłynęło to oczywiście pozytywnie na rozmiar górnej ramki wyświetlacza, która bardzo dobrze współgra z równie małymi ramkami po bokach, a to sprawia, że wyświetlacz w połączeniu z obudową wydaje się większy i wygląda nowocześniej. Na obudowie znajdziecie komplet potrzebnych portów, czyli wyjście-wejście audio, jeden port HDMI, dwa porty USB 2.0, jeden USB 3.3.1 oraz jedno USB 3.1 typu C, które zastępuje również port ładowania komputera. Do tego dochodzi oczywiście łączność bezprzewodowa, czyli Wi-Fi w technologii AC oraz Bluetooth. Jest też NFC współpracujące z aplikacją PC Manager, pozwalającą spiąć komputer ze smartfonem Huawei. To jest fajny bajer, który może się przydać, tak samo jak fajnym bajerem są dwa mikrofony umieszczone tutaj w obudowie, które bardzo dobrze sprawdzają się podczas np. wideokonferencji, jeśli nie macie do komputera podłączonych, dedykowanych słuchawek. Dodatkowe zabezpieczenie Waszych danych znajdziecie w przycisku uruchamiania, gdzie Huawei umieścił również czytnik linii papilarnych. Bardzo łatwo przyzwyczaić się do takiego odblokowywania systemu operacyjnego i to naprawdę fajne rozwiązanie. Ekran ma przekątną 5,6 cala, to matowa matryca IPS, dzięki czemu lepiej radzi sobie z odbijaniem światła. Jak na tę półkę cenową obraz jest dobry, spokojnie będziecie na nim zarówno pracować, jak i oglądać multimedia. Sercem komputera jest procesor Intel Core i5 10. generacji, którego wspiera 8 GB pamięci RAM DDR4 oraz zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics. Taka konfiguracja pozwala nawet pograć w mniej wymagające gry, na mniejszych detalach, więc jeśli czasem odwiedzacie wirtualne światy, to na MateBooku D15 też się da. Trzeba tylko pamiętać, że to nie jest komputer gamingowy. Sprzęt za to świetnie poradzi sobie z codzienną pracą, przeglądaniem sieci czy korzystaniem z najpopularniejszych aplikacji. Po wyciągnięciu z pudełka znajdziecie na komputerze zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home Edition. Warto też spróbować okresu próbnego pakietu Microsoft 365. Microsoft 365 to platforma, dzięki której można korzystać zarówno z Office'a, jak również usług w chmurze, w tym z dysku sieciowego OneDrive, w którym dostaniecie na start aż 1 TB miejsca na dane. Pamiętajcie też, że zainstalowanego tutaj Windowsa 10 będziecie mogli zaktualizować do Windowsa 11, który już na początku października pojawi się na rynku. Huawei MateBook D15 to solidny laptop w swojej półce cenowej, szczególnie atrakcyjny teraz, kiedy można go kupić w sieci sklepów RTV Euro AGD za 2499 zł, a myślę, że zastosowań tego sprzętu jest naprawdę dużo. Sprawdzi się zarówno w bardzo przyziemnych czynnościach, takich jak nauka czy praca, ale pozwoli również rozwijać pasję. Da się przecież na nim obrabiać zdjęcia, rysować, uczyć się języków, czy też oglądać filmy albo seriale. Czas pracy na jednym ładowaniu zależy oczywiście od tego, co aktualnie robicie i jak bardzo obciążacie podzespoły. Myślę jednak, że takie 6-7 godzin będzie w przypadku tego urządzenia standardem. To taki typowy, uniwersalny laptop dla każdego. Dobry stosunek ceny do możliwości sprawia, że Huawei MateBook D15 jest ciekawą propozycją dla osób, które nie chcą wydawać na laptopa majątku, ale jednocześnie oczekują nie tylko niezłego wyglądu, ale również odpowiednio wydajnych podzespołów. Ten model w tej cenie będzie wtedy dobrym wyborem. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, no i widzimy się niedługo. Trzymajcie się, cześć!